Cześć, witajcie z tej strony Gelek. Mam dzisiaj, słuchajcie, dla was niespodziankę. Tak, niespodziankę. Niespodzianką to jest gra, która pochodzi z Nintendo. Jest to gra, do której czuję bardzo duży sentyment. Gra Manic Miner. Pierwsza gra, chyba jedna z pierwszych gier, w które zacząłem grać, mając wtedy jeszcze komputer Timex, to był klon ZX Spectrum. Gra, tak jak mówię, do której czułem bardzo duży sentyment. Niestety nigdy jej nie skończyłem, bo ona zawiera coś koło 100 plansz. Ja raptem przeszedłem chyba tam, no nie wiem, ze 3 czy 4 może maksymalnie. No i w tej chwili, że tak powiem, mam tutaj wersję na Nintendo, także troszeczkę jest ona inna w swojej wersji niż była na ZX Spectrum. Natomiast, no, generalnie plansze są takie same, stopień trudności myślę, że porównywalny. Lepsza jest na pewno grafika, lepsze są na pewno efekty dźwiękowe. Tak to wygląda. No cóż, w takim razie odpalamy. Wybierzmy sobie język, niech będzie to język angielski. Słynna muzyczka. Wysłuchajmy ją sobie może. Tak, to była słynna muzyczka, która grała na tym buzzerze takim, który jest właśnie na ZX Spectrum. No, wtedy jeszcze nie było tych AY-ów, jak ta gra się pojawiła. Potem została ona wzbogacona w wersję taką trochę lepszą dźwiękową. Natomiast pierwowzór był właśnie oparty na tym buzzerku takim. No dobrze, spróbujmy, jak mi pójdzie, zobaczmy. Odpalamy. Original Game. Odpalamy sobie. Plansza jest oczywiście ta sama, która była w oryginale. Trzeba tym miśkiem, który tutaj widzimy, zbierać klucze. Mamy oczywiście na wszystko czas. Na dole mamy powietrze, które nam się kończy. Każda komnata to jest po prostu komnata, która zawiera powietrze. Dobra, musimy teraz poczekać. No i wracamy tam, gdzie jest ta kłódeczka. W oryginale były takie drzwi migające. Tu jest kłódka. No i jedna plansza zaliczona. Kocham tą grę. Słuchajcie, po prostu ją kocham. O, niestety. Za blisko się, że tak powiem, zbliżyłem. Czekajcie, dokąd ten film... A, dotąd ten film. No dobra. Ojej, nie. Chciałem przeskoczyć jednocześnie przez pingwina i wziąć ten migający, nie wiem co to jest, lód czy cokolwiek, no ale jakoś tak nie wycelowałem. Dobra, teraz mi się udało. Teraz mi się też udało. Dobra. I teraz muszę się zrobić coś takiego. O, właśnie. I tutaj ta sama akcja. No i tutaj już, że tak powiem, prosta droga do wyjścia. No, tu jest troszeczkę, słuchajcie, gorzej. Ale też jest to do przejścia. Mówię, ja pamiętam, że kilka tych plansz przechodziłem. Już nie pamiętam, do której dokładnie ja wtedy doszedłem, ale tych plansz troszeczkę przeszedłem, pamiętam. Oj, nie! Za wcześnie. Wiecie, o co mi chodziło, co chciałem zrobić, ale niestety nie wyszło do końca tak, jak chciałem. Oczywiście, jeżeli tym miśkiem spadniemy ze zbyt wysokiego poziomu, to tracimy życie. Żeby nie było. Oj, nie! Ojejku, jejku, jejku. Życie straciłem. No niestety, strata życia powoduje to, że musimy zaczynać daną planszę od początku, nie można kontynuować. Znaczy, kontynuacja jest od tej samej planszy dalej, no ale nie ma możliwości, żeby po prostu z danego miejsca sobie kontynuować. Oj, no widzicie? Tutaj jest właśnie problem taki, że ten pozycja się załamuje, więc trzeba odpowiedni
O, straciłem życie, bo kaczucha do mnie doszła. Nie zorientowałem się w porę. No, mówię, gra wymaga niestety trochę refleksu, trochę sprytu, zręczności, a przede wszystkim pomyślunku, jeśli chodzi o te nowe... Nowe... Ojku, spadłem, no nie! Aj! Ojku, widzicie? No niestety... Ostatnie życie mi zostało. Tej gry nigdy nie widziałam na automatach tak zwanych, tych wrzutowych. Była to gra tylko i wyłącznie, która była... pojawiała się właśnie... O, teraz się udało. Ta gra pojawiała się tylko i wyłącznie na komputerach. Na wszystkich platformach ona w zasadzie była. Natomiast mówię, ja grałem tylko i wyłącznie na... O, mamy hasło. Natomiast ja grałem tylko i wyłącznie na Timexie, czyli ZX Spectrum. Dobrze. Zobaczmy, jak to wygląda. Widzę już, tutaj kluczyki oczywiście zbieramy. Oj nie. Nie, to mi potrzeba. Dobra, tak. Widzicie, tutaj jest ten taśmociąg i trzeba się też orientować, że on niestety nie będzie na nas czekał. Tu się załamują, pamiętam. Dobra. No co jest? Spadłem chyba zbyt dużej wysokości, wiecie? No i niestety rozgniotło mnie. Dobrze, spróbujmy sobie, słuchajcie, po tym haśle kontynuować. Hasło brzmiało music. Więc ja to hasło sobie tutaj wklepię. To jest ok. No i zaczynamy w tym momencie od tej planszy, na której żeśmy tak naprawdę przerwali zabawę. Ojejku, za wcześnie wystartowałem, widzicie? Powinienem stąd zacząć. Dobrze. Czekajcie, jak to było dalej? Aha, do przodu się szło, dobra. Dobra, jeden kluczyk jest. Ojejku! No niestety, widzicie, nie udało się, bo tu trzeba od razu się odwrócić i skakać. O! No właśnie na tym to polega. Takie są niestety tutaj problemy. Ojejku, no ze zbyt dużej wysokości spadłem. Także ta gra wcale, słuchajcie, mimo iż platformówka, to wcale nie jest taka prosta. Jakby się mogło pozornie wydawać. Tutaj może? Słuchajcie, jakbyśmy skoczyli sobie tutaj. Nie, nie uda się. No niestety. Dobra, trzeba po prostu tak, jak żeśmy wcześniej robili, bo to nic z tego innego nie będzie. Dobra. No nie, widzicie? Odrobinę dalej trzeba było wystartować i wtedy by mi się udało. Natomiast tutaj no... Oj, no nie, czekajcie. No już głupoty robię niestety. Człowiek próbuje różnych patentów, które nie zawsze wychodzą na dobre. Dobra. No i teraz najważniejszy moment. Odwrócić się i od razu skoczyć, słuchajcie. Dobra, udało się. Udało się ładnie. Dobra, udało się ładnie. I teraz muszę wyskoczyć na tą
Chyba widzicie, o co mi chodzi. Nie, no czekajcie. A, bo ja powinienem się chyba cofnąć. Chociaż nie wiem już sam teraz, jakie powinienem zrobić, jak będąc tam na samej górze. No nic. O. O nie, spadłem. Za późno skoczyłem. No, niestety. No nie udało się dalej, nie udało się. Ale jak to mówią, do trzech razy sztuka. Więc próbujemy po raz ostatni. Ojejku, po co ja skoczyłem jeszcze raz? No właśnie. Myślę, że ta gra, gdyby wyszła, słuchajcie, na automatach, to miałaby też sporą popularność. Ojejku, co ja zrobiłem? Spadłem. No właśnie, przez takie głupie posunięcia. No ale to tak wychodzi, jak się próbuje mówić jednocześnie i po prostu... Oj, nie, no... muszę się skupić chyba bardziej na grze, niż na dialogach. No patrzcie, no. Teraz to była wina mojego pana, niestety. Swoje lata on już ma. Dobra, po co ja tym się cofnąłem? Nie wiem. Dobra, odwracamy się i idziemy od razu. Dobra. 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 Ojejku, za daleko poleciałem, patrzcie. Muszę teraz się, widzicie co zrobić? Cofnąć. Aj, może mi się uda. Dobra. No niestety nie udało się. Ojejku, jejku. Nie jest to prosta gra. Zaręczam, że nie jest to prosta gra. Oj, za daleko odrobinę. Chociaż widziałem, słuchajcie, w internecie, na YouTubie, ludzi, którzy przychodzili ją do końca. No, dokładnie. No, po co ja się cofam? No nie myślę już. Dobra. No niestety. Za wcześnie skoczyłem. O! Co ja robię? Dobrze. 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 I teraz słuchajcie, co mam dalej robić? Tu dalej nie podskoczę, bo mam mur nad głową, tak? Muszę jeszcze tamten klucz zebrać. Czy co, mam się cofać? Spróbujmy się cofnąć. O, mogę się cofnąć. Dobrze. Dobrze. I teraz muszę pójść w prawą stronę. Ale tu nie... A nie, doskoczyłem, patrzcie. I gdzie mam wyjście teraz? Słuchajcie. A, na górze mam wyjście. O nie, jeszcze raz muszę przez to wszystko przejść. Ciężka sprawa, słuchajcie. No nie, tak się nie uda.
No, kończy mi się tlen. Od razu inna muzyczka gra. Dobra. O, no nie! No nie udało się, nie udało się tym razem, niestety tak gra wygląda. Tam jeszcze jest chyba wersja, z tego co ja pamiętam, jakaś tam Advance czy cokolwiek innego. O właśnie, o to mi chodziło. Lecimy. Zobaczmy co to za plansze chociaż, bo tego raczej to nie przejdę. Z tego co kojarzę, gdzie jestem? A, tu jestem, dobra. Ale spróbować można. Oj, oczywiście. Oczywiście źle zrobiłem, no ale dobra. O! Spadłem, widzicie? Tak jest, jak człowiek nie uważa. Dobra. Jestem na górze! Ładnie? O, niestety, oczko mnie zatrzyło. No i widzicie, tu musi wszystko być... Przede wszystkim to weźmiemy najpierw. To przeskoczymy. To weźmiemy. A, bo na dole jeszcze mam. Powinienem od dołu zacząć najpierw chyba. Dobra, to jeszcze musimy wziąć. Dobra. I tu mam jeszcze na górze jeden. Może się uda, słuchajcie, ale czekajcie, co teraz mam zrobić? No właśnie, po mnie. Nie ta kolejność. Jak już tam pójdę, to się nie wrócę. Dobrze, czekajcie. W ostatniej chwili udało mi się. Czyli muszę najpierw pójść... Oj! Po ten klucz. Dobra. I teraz iść tam. Dobra, widzicie? Udało się. Udało się. Tym razem się udało, słuchajcie. Aha, czyli to po prostu jest to same plansze, które były. Tylko w zmienionej kolejności. Bo to od tej planszy żeśmy zaczynali przecież. Oj, za późno skoczyłem. Zdarza się, niestety, zdarza się. Dobra, troszeczkę się cofniemy. Dobra. Dobra. No i wracamy do kółdeczki, która nam się otwiera. Ta plansza też była. Z tymi pingwinami. Z pingwinami plansza też była. Ona chyba była najprostsza, tak mi się coś wydaje. Mole. No dobrze. Oj! No nie! Oj, czekajcie, tutaj trzeba chwilę pomyśleć, jak to zrobić, żeby było dobrze. Nie, zabiłem się, czekajcie. Tam nie mogę już skakać dalej. Tam muszę iść po prostu. No, tutaj mi coś nie idzie wybitnie. Dobra. O. No niestety. Tak się kończy. Jak się nie umie grać.
Dobrze. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do kolejnej rozgrywki. Pozdrawiam. Cześć.